Razem plac teatralny. Zatrzymaliśmy się przed gmachem Teatru Wielkiego przy tablicy, która upamiętnia straszne wydarzenia, które miały tutaj miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia. Ale może zacznę od początku. Kiedy wybucha Powstanie Warszawskie, dla wielu cywilów piwnice gmachu Teatru Wielkiego stają się nowym domem. W wyniku tego, że stracili swoje kamienice, zabierają tyle, co mogą ze swojego dobytku i przychodzą tutaj do tych piwnic. Liczą na to, że właśnie tutaj przeżyją Powstanie Warszawskie, uniknie ich śmierć, choćby w postaci właśnie ryczącej krowy. Nie zdają sobie sprawy, że oddziały, te zbrodnicze oddziały Dille Wangera również upatrzyły sobie gmach Teatru Wielkiego na zupełnie inny cel. Tutaj był taki ciąg dalszy tych dramatycznych scen, które miały miejsce na terenie Ogrodu Saskiego, na którym przed chwileczką byliśmy. Tutaj są również prowadzone kolejne kolumny cywilów, dzieci, kobiety, mężczyźni. Dochodzi do selekcji, dzieci są zabierane od matek, są zamykane w piwnicach Teatru Wielkiego, w których panowały bardzo ciężkie, dramatyczne warunki. Kobiety, młode dziewczyny są tutaj gwałcone, natomiast około 350 mężczyzn zostaje zabranych na pierwsze piętra Teatru Wielkiego i tam rozstrzelanych. I właśnie pamiątką tych strasznych wydarzeń jest ta tablica, przy której celowo stanęłam. Jedna z wielu tablic pana Torka, które upamiętniają wszystkie miejsca w Warszawie, w których Polacy przelali krew za ojczyznę. A my teraz podejdziemy kawałek